Cześć, zapraszam Was na kolejny filmik z serii holów lumpeksowych i pokażę Wam kilka rzeczy, które udało mi się kupić w sumie nie za jednym razem, bo to są takie zakupy z kilku wypadów do lumpa, ale myślę, że udało się kupić kilka fajnych rzeczy, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Pierwsza rzecz będzie niezwykle ekscytująca, bo będzie to zwykła czarna koszulka, taka na ramionczkach grubszych, która fajnie sprawdzi się właśnie pod swetry. Ja zawsze jesienią i zimą zakładam coś takiego, żeby gdzieś tam dodatkowo mnie to grzało, a ewentualnie jakieś takie sweterki, które gryzą, właśnie były takie bardziej przyjemne. I wzięłam ją dlatego, że no jest w ogóle niezniszczona i jeśli chodzi o markę, to nie wiem co to jest i w ogóle to jest koszulka z działu dziecięcego, natomiast jest bawełniana i myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi. To jest taki zwykły materiał, nieprążkowany, zwykła bawełna. Jest dosyć taka obcisła, więc myślę, że akurat właśnie tak pod coś sprawdzi się fajnie. Tutaj mam koszulę. Jest to koszula z H&M-u w rozmiarze 38, więc teoretycznie może być troszeczkę za duża, ale myślę, że jakoś ją ogram. No i ona nie jest wyprasowana teraz, na ten moment, ale jest to właśnie taka, no zobaczycie ją pewnie bardziej na mnie, taka luźna koszula z takimi bufiastymi rękawkami, dosyć dużymi. Ona ogólnie jest dosyć taka szeroka. Wydaje mi się, że ma być to właśnie taki oversize. Tutaj ma ukryte guziczki i nie jest do końca wyprasowana. Ja ją wyprałam. Wzięłam ją dlatego, że ona jest śnieżno-biała. Wygląda tak, jakby po prostu była z H&M-u, jakbym ją kupiła w sklepie. W ogóle nie jest zniszczona. Jeśli chodzi o jej skład, to wydaje mi się, że tutaj jest bawełna, ale zaraz zerkniemy. Nawet jest taki zapasowy guziczek. I tak, to jest w 100% koszula bawełniana i powiem Wam, że ja nie miałam takiej koszuli właśnie białej. Mam różne jakieś tam koszule w kratkę, jakieś takie ciemne, granatowe, natomiast takiej białej nie miałam chyba za czasów, jak skończyłam szkołę, to już takich koszul nie kupowałam, bo gdzieś mi się to tak oficjalnie bardzo kojarzyło, taki wiecie, kołnierzyk tutaj zapinana koszula, ale ta jest naprawdę bardzo ładna i ja jeszcze nie mierzyłam tych rzeczy, bo ja właśnie wyprałam w ogóle super, tutaj jest połamany wieszak, ale udaje mi się, że tego nie ma. I powiem Wam, że właśnie kupiłam ją, bo jest taka bialutka i stwierdziłam, że w sumie fajnie będzie mieć taką koszulę, coś takiego innego, białego, jakby no czasem się przydaje coś takiego, gdzieś tam zawsze warto coś takiego właśnie mieć. Zobaczymy, jak ona będzie na mnie wyglądała, bo tak jak mówię, no nie wiem, czy to będzie dobre, ale myślę, że jak gdzieś tam włożę w kasę w spodnie, to będzie spoko. Tutaj też mam koszulę, która bardzo mi się spodobała i jest to również rozmiar 38, ale ja lubię takie luźniejsze koszule i to jest już koszula w kratę, taka granatowa, troszeczkę taka fioletowa i biała krata. Ona jest bardzo, bardzo miękka, przyjemna, taka lejąca i troszeczkę dłuższa z tyłu, a krótsza z przodu, to będzie widać jak ją ubiorę. I jeśli chodzi o skład, to jest to w 100% wiskoza. I to, co mi się podoba, to nie jest to taka wiskoza, która się jakoś super turbo gniecie, bo no często jest tak z wiskozą. Ja ją wyprałam, nie prasowałam, a całkiem spoko wygląda. I ona jest, tutaj jest taka metka. I z tego, co ja kojarzę, to jest to właśnie metka z sieciówki C&A, bo mam też sweterek. Kiedyś właśnie kupowałam w tym sklepie i taką samą ma metkę. Także spoko, myślę, że fajna koszula, właśnie taka bardzo, bardzo przyjemna, miękka, więc bardzo się z tego powodu cieszę, bo na pewno mi się przyda. Tutaj mam bluzkę, koszulkę, którą tak zobaczyłam na wieszaku i myślę, całkiem fajnie wygląda, ale czy to jest dla mnie? To jest ponownie rzecz z działu dziecięcego, dlatego że ona jest na 1,64 m, więc teoretycznie na mnie za duża, bo 1,64 m to ja nawet nie mam, ale jest ona z Zary. I bardzo mi się podoba jej kolor, bo ona jest taka szara i to jest w ogóle taki, jejku, jak ona teraz wygląda, jak widzę, to po prostu śmiesznie, tak jak taki kwadrat typowy, natomiast będzie na pewno bardzo wygodna i też jest z takiego bardzo przyjemnego materiału, jest taka luźna i ja przede wszystkim właśnie stawiam na wygodę, żeby było mi wygodnie, bo no jeżeli coś jest ładne, ale nie wiem, gdzieś mnie uwiera, gdzieś mnie gniecie, gdzieś ten materiał jest nie taki, to ja wiem, że po prostu choćby to było najpiękniejsze na świecie, to ja w tym chodzić nie będę, no bo niestety, no dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu było mi w tym wygodnie, żebym się czuła swobodnie. I tutaj ten materiał to chyba też, o, metki są wycięte, tutaj widzę, ale no myślę, że na pewno tutaj jest bawełna z jakąś ewentualnie domieszką, natomiast w przewadze tutaj jest bawełna.
I ona tutaj ma takie marszczenie, jest tak odcinana, jakby wydaje mi się tutaj w talii i taka troszeczkę pomarszczona. I też jej nie mierzyłam, także sama jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądała. Ale wiecie, taka koszulka będzie fajna po domu, więc z racji tego, że jest bardzo przyjemna, no to na pewno ją zostawię i będę w niej chodzić. Holi, mówiłam wam, że w sumie rzadko trafiam na rzeczy z Bershki, a tutaj mam kolejną rzecz, więc tak się akurat zużyło i są to jeansy. To są, słuchajcie, takie zwykłe, klasyczne jeansy z wysokim stanem, rurki z takimi obcisłymi nogawkami i to jest rozmiar 34 i mają taki właśnie wysoki stan. Powiem wam, że jak tak na nie patrzyłam, to mówiłam, no one są takie malutkie, malutkie, ale są dosyć elastyczne, także to jest naprawdę spoko i są bardzo fajne, delikatnie tutaj przycierane, tak jak zawsze w kamerze one wydają się jaśniejsze niż są na żywo. Natomiast bardzo mi się podoba ten odcień, bo właśnie szukałam takich ciemniejszych troszeczkę jeansów teraz na jesień czy też na zimę. I jeszcze kupując te, znalazłam super spodnie z Diversa, które są idealne, bo no, ja jestem niska, więc zawsze te nogawki są na mnie za długie i zawsze są pozwijane, bo ja już się nie bawię po prostu w to, żeby chodzić do krawcowej, oddawać spodnie i ucinać nogawki, dlatego że musiałam tak robić no, praktycznie z każdą parą spodni kupioną czy w sklepie, czy w lumpku, no gdziekolwiek. No i te akurat z Bershki też mają takie dłuższe te nogawki. No ale wiecie, jakoś to tam ujdzie. Natomiast te z Diversa właśnie są super, dlatego że ta długość jest idealna. Są bardzo wygodne i w ogóle niezniszczone, poza jednym faktem, który przegapiłam. Dlatego że ja zawsze jak jestem w Lumpeksie i to też wam radzę, żeby wszystko dokładnie sprawdzać, czy nie ma dziur, plam oczywiście, ale też w przypadku spodni zamki i guziki. I zwykle te spodnie są zapięte, a ja zawsze i tak sprawdzam ten zamek, czy on tutaj po prostu działa, czy ten suwak, wiecie, no działa sprawnie. Natomiast wtedy na szybko je wzięłam i po prostu nie sprawdziłam tego. No i niestety przy przymierzaniu, jak wyprałam te spodnie, to mówię, super spodnie to będą ekstra takie, bo są naprawdę wygodne, na pewno wygodniejsze niż te, bo kupiłam je właśnie razem. No ale niestety ten zamek jest popsuty, ale stwierdziłam, że i takie oddam do krawcowej. Poproszę panią po prostu, żeby mi wszyła normalny zamek, dlatego że te spodnie są naprawdę tak super, że stwierdzam, że no i tak nawet jak zapłacę tam 25 zeta za wszycie tego zamka, no to i tak nie wyjdzie taniej niż nowe spodnie, wiadomo. A są one naprawdę bardzo, bardzo fajne, więc w sumie muszę to zrobić, tylko muszę się jeszcze wybrać do krawcowej i wtedy jak już będą te spodnie gotowe, to na pewno wam je pokażę. To, co tutaj mam, to jest w sumie rzecz, którą nie spodziewałabym się, że znajdę w lumpku i to jeszcze właśnie na takiej dużej wyprzedaży, bo kosztowała mnie ona 9 zł, a mowa tutaj o kurtce. To jest, słuchajcie, kurtka ramoneska. Ona teraz jest pognieciona tutaj, nie wygląda pewnie za fajnie. Natomiast no ja ją czyściłam, prałam i tak dalej, więc ona dlatego tak wygląda, ale jest bardzo, bardzo fajna. Jest w stanie idealnym, naprawdę jest, no nie ma żadnych przetarć, żadnego rozprucia. Tutaj przy mankietach, przy rękawkach są takie zamki suwaki i bardzo fajnie ona mi się sprawdza, już ją nosiłam i ona jest taka dosyć solidna, to nie jest taka lekka ramoneska, którą ubierzemy, wiecie, na sukienkę czy coś takiego, tylko to jest taka bardziej oversize kurtka, luźniejsza, cięższa i ona naprawdę grzeje i z tego jestem bardzo zadowolona. Moja ramoneska, którą nosiłam przez kilka lat i kupiłam ją chyba w Pull & Bear, z tego co kojarzę, no już się zniszczyła i wyrzuciłam ją jakiś czas temu, dlatego że no ta skórka się, wiecie, starła, były przytarcia i no już się to nie nadawało, co prawda było to od środka, od wewnętrznej strony, no ale jednak nie chciałam w takich chodzić, więc po prostu wiadomo, trzeba się czasem pozbyć tych rzeczy i wymienić. No i ta jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ona też ma tutaj kieszonki, jest taka super właśnie na sweter. Bardzo fajnie wygląda z takim grubym swetrem i to, co jest w niej wielką zaletą, to właśnie też to, że ona bardzo fajnie grzeje i jest cieplutka. Jeśli chodzi o jakąś metkę, to tutaj niestety nic nie ma. Nie ma nic tutaj wszyte, ja nie wiem w ogóle, co to jest za firma i tak dalej. Tutaj co prawda, wiecie, no za bardzo nie widać tak jak ją wam tutaj pokazuję, bo to wiadomo, trzeba ubrać. Także zobaczycie, jak będzie wyglądała na mnie. Dajcie
znać w komentarzach, co podobało Wam się najbardziej, co Wam, że tak powiem, przypadło do gustu. Ja powiem Wam, że ta koszula z Hemu jest super, natomiast nie wiem, czy te rękawy takie mocno bufiaste są dla mnie akurat, bo one naprawdę na sylwetce są takie wielkie, no ale jest to coś innego, więc można sobie zawsze poeksperymentować. I też na pewno, jeśli chciałabym ją nosić, to muszę sobie wszyć tutaj taki nap, taki guziczek, coś takiego, żeby ten dekolt nie był aż tak mocny i głęboki. Natomiast ta koszula jest super mega wygodna. Uwielbiam właśnie takie lejące materiały, taką wiskozę właśnie, która jest taka bardzo przyjemna. I ona jest dosyć długa, natomiast bez problemu przez to, że jest taka cieniutka i miękka, można ją włożyć w spodnie, w kaset i nic jakby się nie odznacza. Powiem Wam, że jestem zadowolona. I ta bluzka z działu dziecięcego z Zary jest fajna, bardzo, bardzo wygodna. Wiem, że może większości z Was się nie spodobać z racji na ten kształt, że ona robi ze mnie taki blok po prostu. Natomiast jest na pewno bardzo, bardzo wygodna i ja będę w niej chodzić, to jest pewne. Także super, cieszę się. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło tę chwilę czasu i oczywiście mam nadzieję, że będziemy się widzieć też w następnych filmikach i miłego dnia. Pa, pa!